Lucjan Babczyk. Dzień dobry, dobry wieczór. Witam na moim kanale. Subskrybuj moje filmy i oglądaj do końca. Zjedliśmy dobre śniadanko. Czas opuścić prom. Schodzimy na dół do poziomu zerowego. Dekujemy się w samochodzie i czeka nas przeprawa przez granicę. Mamy nadzieję, że bez problemu przejdziemy przez granicę i Straż Graniczna nie będzie miała problemu z naszymi covidowymi wynikami. Szczęśliwie dojechaliśmy do terminalu promowego Westerplatte. O, koledzy już są. Jest już po godzinie 12. Jesteśmy po pobraniu wymazu. Czekamy na wynik. No bo niestety tak wygląda mina szczęśliwego człowieka, który ma negatywny wynik. W Szwecji, panie kolego, w Szwecji w telewizji w pierwszym wydaniu dzienniku. Nie słyszę. Witek też uważa, że bardzo. Tak, godzina 18, wypływamy. No i pomnik Westerplatte bohaterów w oddali. Jakieś grupki zwiedzające. Lucjan, jak przystało na zawodowca, pełna dokumentacja być musi. Co prawda go kiepsko widać przez tą maseczkę, no ale trudno. Jesteśmy na szwedzkiej ziemi. Pięknie. Panie Witku, czy pan ciągnie? Tak. No jak to słabo, jest to. Przejmuję, zostają tak jak spadną. Jest rezerwa.
U nas też jest rezerwat w Puszczy Białowieszczańskiej i co? No wreszcie jakiś maluch się zameldował. Ale jak złapany nieładnie. Włączone? No, teraz? Tylko ważne, że nie jest przez kotwicę.
tam jeszcze raz. Trzy osoby, tak? Tak. Dobrze. Tak, skończyliśmy szwedzkie wędkowanie. Wróciliśmy do Polski, a konkretnie do Pucka. Po drodze trochę kłopotów, ponieważ obwodnica Trójmiasta w remoncie, więc kolega nam podpowiedział kilka ciekawych odcinków. Oczywiście nie wszędzie udało nam się trafić. Raz wjechaliśmy pod jakąś górkę, gdzie nie było końca, była ślepa ulica. Potem przejeżdżaliśmy przez jakiś wąwóz i w końcu dotarliśmy do Pucka, pod wskazany adres do apartamentu rodzinnego, ulica Matejki 14. A zapraszam wszystkich do subskrypcji moich filmów. Dobrze, a pytanie do ciebie przyjedzie? Stena Line, kurs na Karlskronę z portu i tam pójdziesz dalej do morza. Krótka i co z tego, że jak jest nieprzejezdna krótka, to do dupy taka krótka. Ha! Tłumaczyłeś to nie aż z tymi krótkimi, jak to jest. Normalnie masz przykład. Na piechotę może, bo tam schodki były do góry i tyle. Dzwonię do Władka. Władek! Gdzie te razy prowadziłeś? Co jest grane? Jestem w jakimś wąwozie. Zjedz sobie, bo jeszcze drugi będziemy jechać. Dzięki. Witek. Ja dziękuję. Jestem w jakimś wąwozie. Piękne pola. Rzepak. Szwecji ledwo co, a u nas już przekwita. Już przyjechali. Tu. Dotarłeś do celu. Pozawracamy. Na razie tylko tak.